Cześć, witam Was w moim następnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chcę Wam przedstawić nowy nabytek w mojej hodowli królików, który się znajduje o tam. Za chwilkę Wam go zaprezentuję i troszkę opowiem o nim. Standardowo oczywiście zostawcie dzisiaj 220 łapek w górę oraz standardowo subskrypcję razem z dzwoneczkiem. Pozdrawiam najlepszą grupę na Messengerze, sami swoi, oraz chcę podziękować koleżance, która zrobiła mi miniaturkę do tego filmiku. No to co? Ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, jest to młody króliczek rasy baran francuski. I tak, co o tym króliku mogę powiedzieć? Jest to samczyk, baran francuski, izabelowaty srokacz. Jakiegoś pięknego rysunku nie ma, ale myślę, że jak dorośnie, zakocie jakąś samiczkę, no to ładne młode po nim wyjdą. Samczyka dałem 90 zł. Dość dużo, ale myślę, że się opłacało z taką piękną barwą. Po tego samczyka jechałem 50 km w jedną stronę, więc jakoś to też dużo nie jest. Jeżeli poprzedni właściciel ogląda ten film, no to muszę powiedzieć, że królik bardzo piękny oraz ma pan bardzo piękną hodowlę, ponieważ pan ma super króliczarnie. Naprawdę bardzo mi się spodobała, więc to wiem, może kiedyś się zbuduję podobną. Zobaczymy. No ale króliczek bardzo ładny. Ma 2 miesiące, dokładnie 2,5. Więc tak troszkę będzie trzeba go jeszcze przetrzymać, zanim będzie mógł sobie zakasać samiczki. No i sobie siedzi tutaj w tej komorze. O tutaj. Mam go od jakichś 3 godzin. Ja jakby coś na chwilę nagrywam w środę, a... No, samczyk się ładnie prezentuje. Bo tak powiem, jest fotogeniczny. Jak chcę go ustawić, żeby fajne zdjęcie zrobić, no to zrobi, więc się fajnie ustawi i jest git. No. Samczyk akurat aż dziwnie, że nie stawiał żadnego oporu, nie wariował w klatce, w aucie. Tylko siedział grzecznie, bardzo fajnie. Pan jeszcze miał dwa takie srokate barany francuskie niebieskie, ale postanowiłem, że sobie wezmę tego, taki nietypowy kolor, więc będzie takie urozmaicenie mojej hodowli. Więc co? Zostawcie do tego malucha przynajmniej 220 łapek, a super by było, gdyby ich było ponad 250. No to co? O samczyku już powiedziałem chyba wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten samczyk. Jeżeli tak, no to oczywiście łapeczki w góry, suba i dzwoneczek dajcie. Do kiedyś tam, trzymajcie się. No i cześć.